że mogę tutaj być. Ja jestem jednocześnie sadownikiem, chyba mogę tak powiedzieć, i adiunktem w Katedrze Ogrodnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Swoją wiedzę teoretyczną próbuję wcielać i sprawdzać na własnej plantacji leszczyny. Mam nadzieję, że pojawią się to informacje, które będą Państwa interesowały. Tematyka dotyczy tutaj przede wszystkim orzecha laskowego na wczesny zbiór. Można to nazwać inaczej, ja o tym za chwileczkę powiem. Chcę powiedzieć, że jest to kierunek produkcji leszczyny, który dotyczy bezpośrednio producentów, którzy zajmują się tylko produkcją orzecha laskowego, również tych, którzy mają dodatkowo jako produkcję orzecha laskowego, czy też amatorów, mając chociażby hektar, dwa czy kilka. Jest to w jakiś sposób kierunek, który daje możliwość produkcji właśnie takiej formy. Chodzi oczywiście o orzecha laskowego, który często nazywany jest na forach jako świeży. Sprzedam orzechy na zielono czy kupię. Takie hasła, które tak naprawdę dotyczą właśnie orzecha laskowego świeżego. Oczywiście tutaj chciałbym, żebyście Państwo jakby nie wiązali też orzecha, który też jest świeży, kiedy wyłuskamy go z okrywy owocowej. On jest też, praktycznie ma takie same parametry, jeśli chodzi o wilgotność, jak orzech ten na zielono. Może byłoby to bardziej poprawnie. Generalnie jest to orzech świeży, który zarówno dotyczy jednego, jak i drugiego tak naprawdę, który jest zebrany dwa tygodnie przed wypadnięciem z okrywy owocowej i spada tydzień po z okrywy i też jest świeży. Tak można było go tutaj zakwalifikować. Nie będę chciał mówić tutaj o orzechu w skorupie jako wyschniętym, o czym powiedziała wcześniej przede mną pani Magda. I tutaj chciałbym jeszcze też dodać, że orzech laskowy jako świeży jest takim ciekawym kierunkiem produkcji, o czym będę mówił, co wpływa na opłacalność i takie praktyczne wskazówki z mojej strony. Dodam jeszcze tutaj, że takim orzechem świeżym może być też orzech włoski, który zerwany tak naprawdę, można powiedzieć, że nawet z drzewa. Tylko że on musi jednak z tej okrywy wypaść, tak, żeby był dla konsumenta widoczny i on wie wtedy, że on jest też świeży, musi być mokry przede wszystkim. I tutaj właściwie też w momencie, kiedy już wypada, czy nawet przy strząkiwaniu tych owoców orzecha włoskiego, przez przynajmniej dwa tygodnie, jeśli przetrzymamy go w temperaturze załóżmy 0 stopni przez kilkanaście dni, to też utrzymuje tą świeżość. Możemy mówić o orzechu świeżym, jako mokrym. I z tego co wiem, obserwując rynek, z roku na rok też jest coraz więcej pytań konsumentów o to, czy ma Pan orzechy włoskie, świeże. A więc to jest też jakby ten kierunek, który daje możliwość. A wiem, że nie było mi tutaj już bardzo długo, jeśli chodzi o leszczynę i w Końskowoli. Wiem, że jest coraz więcej odmian włoskich, które bardzo fajnie się wyłuskują i też tutaj jakby znalazłby się kierunek, którym można byłoby go wrzucić jako orzecha włoskiego. Tak jak mówię, 2-3 tygodnie to jest ten czas, kiedy można tutaj zebrać go wcześniej, pozyskać wyższą cenę i ucieszyć tutaj tych konsumentów, którzy tak naprawdę pytają się o coś, co jest świeżego. Mówiąc o orzechu laskowym, świeżym, tutaj chciałbym zwrócić uwagę na wartość. O wartości orzechów suchych już pani Magda powiedziała bardzo dużo. Ja też dodam na podstawie swoich badań, jak to wypada w porównaniu do orzechów suchych, jaka jest zawartość kwasów, tłuszczu, białka i innych cech. Chcę zwrócić uwagę na to, dlaczego. Dlaczego produkować orzecha laskowego w okrywie owocowej? Dobrze Państwo wiedzą, że jest to owoc świeży. Jeśli jest okrywą owocową, jest to argument dla konsumenta, że jest to orzech z tego roku, z tego miejsca, lokalny. Raczej nie może być sprowadzony, chociaż chyba jest taka możliwość. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że smak.
O terminach jeszcze wspomnę, kiedy zrywać, żeby ta wartość była optymalna, bo to jest bardzo ważne, mówiąc o jakości i o tym, żeby konsument nam nie powiedział, że coś jest nie tak. W przypadku jądra, bo docelowo chodzi tutaj o jądro, jeśli chodzi o konsumenta, o samego producenta, to jeśli chodzi o producenta, to chodzi tylko właściwie o to, że jest okrywa owocowa, tak? Jest dużo wody, jest masa, czyli 40% nawet, jak literatura chociażby pana Henryka Zdyba dowodzi, że jest to nawet do 40-50% wagi więcej niż sam orzech suchy, tak? A więc tutaj, jeśli chodzi o producentów, wyższa masa. O tym jeszcze będę mówił. Orzech świeży. Dlaczego jest lepszy od orzecha takiego już suchego, z wilgotnością według norm 7%? Ma więcej wody, więcej jest tych aromatów jako świeży, jest kruchy, to odpowiada wielu konsumentom. Barwą widać, różni się, jest znacznie jaśniejszy, taki nasączony wodą, a tutaj orzechy już praktycznie po zbiorze do 2 tygodni, które mają tą skórkę, są jakby tradycyjne, tak? I tutaj mówiąc o wartości, Państwo dobrze znają, konsumenci też, jeśli chodzi o ten region Polski, znają tego orzecha i on jest tutaj od lat, bardzo długo. I chociaż w ostatnich latach obserwuje się jakby większe zainteresowanie i jest potrzeba większej produkcji tych orzechów. Co by nie było, sam wygląd świadczy o tym, konsumenci często się skarżą, proszę pana, ale tu są okrywy owocowe, musimy zapłacić za okrywy owocowe. A to tak jak mówię, są to oczywiście te wady i zalety, o których jeszcze powiem. Mówiąc o wartościach orzecha, w porównaniu do, znaczy na przestrzeni, w obrębie odmian suchych, wyniki są podobne, o których wspominała też pani Magdalena. Chcę tylko dodać, że analizy, które wykonałem, jeśli chodzi o zawartość kwasów nasyconych i nienasyconych, białka, tłuszczu, te odmiany, które znajdują się na rynku, te odmiany, które mają dużo tych właśnie prozdrowotnych składników, i tu w szczególności właśnie Lamberta biały, Gosford, Hale, ten kwas linolowy jak najbardziej jest obecny i potwierdzam, literatura też potwierdzi, że nasze polskie orzechy mają więcej kwasu linolowego niż te z zagranicy. Dodam jeszcze, że zbadany orzech świeży, czyli 2-3 tygodnie przed wypadnięciem z okrywy owocowej, zawiera też całkiem niezłe ilości tych wspomnianych kwasów. Tak? A więc chodzi tu też o to, chciałbym zaakcentować to, żeby dać konsumentom, chociaż oni też się pytają o to, tego orzecha po prostu wcześniej, tak? Jako świeżego. On też jest wartościowy. Orzech odmiana katalońskim, dobrze Państwo go znają. Tłuszczu jest wiadomo mniej. To jest standard. Ten tłuszcz się oczywiście z tym powiększa wraz z wiekiem. Przed wypadnięciem z okrywy owocowej jest go znacznie więcej. To jest tutaj normalne. Natomiast w przypadku, proszę zwrócić uwagę, kwasu palmitynowego, starynowego, te wielkości są nieco wyższe. I to jest też bardzo tutaj ciekawy argument, jeśli chodzi o właśnie te kwasy, o których tak dużo się mówi. Zawartość kwasu linolowego jest trochę mniejsza. No, tak akurat wyszło. Myślę, że w przypadku innych odmian może to byłoby inaczej, ale chcę powiedzieć, żeśmy to zrobili na próbę, do porównania. Przekonałem do tego znajomego, który mówił, a po co te zielone niedojrzałe orzechy chcesz badać? Trzeba to zrobić. I tak naprawdę wyszły bardzo fajne wyniki. Nie tylko w przypadku zawartości kwasów tłuszczowych, ale również składu mineralnego, o którym zaraz powiem. Prelegentka wcześniej już wspomniała o zróżnicowanym wpływie różnych czynników na skład chemiczny orzechów. Nie tylko odmiana, nie tylko klimat, nie tylko stanowisko, nie tylko pielęgnacja, forma korony. Te czynniki wszystkie mają wpływ na to, ile, jaka wartość jest orzecha. Tutaj ja akurat w doświadczeniu dotyczącym wpływu różnego sposobu utrzymania gleby badałem zawartość kwasów tłuszczowych i jeszcze inne cechy. Ktoś by zapytał, proszę pana, ale po co panu ściółki w uprawie orzecha laskowego? No przecież nie da się go zebrać, jak spadnie w tej ściółce obornik, po 2 latach zarasta chwastami, tkanina to ok, trociny, kora są kwaśne, zakwaszają glebę. Ja chcę tu powiedzieć, że orzech laskowy jest tutaj zrywany, tak? A więc on nie ma kontaktu z glebą.
jest zrywany, więc tutaj sposób uprawy jakby nie ma dla nas znaczenia, ale ma, bo w przypadku obornika te wartości są znacznie wyższe, jeśli chodzi o jakość owoców. A więc tutaj, jeśli chodzi o sposób pielęgnacji, to zostawmy to. Jak najbardziej ma on wpływ na jakość orzechów laskowych świeżych i tych, które w pełni dojrzewają. To jest jakby tutaj już bezdyskusyjne. Jeszcze o ściółkach nieco szerzej powiem później. W przypadku odmiany katalońskiej tutaj chcę też zwrócić uwagę, że ugór mechaniczny na przykład też, który wiąże się z uprawą też nietypowo, bo może nam przeszkadzać ta ziemia rozdrobniona podczas zbierania, też ma wpływ na taki czy inny kwas nasycony w przypadku murawy. Proszę zobaczyć, zawartość tłuszczu była nieco więcej, wyższa. Ja to tłumaczyłem, że była konkurencja drzew i te drzewo robiło wszystko, żeby wydać jak najlepsze owoce i szybciej to zrobić. A więc tutaj jakby też ta fizjologia rośliny w dużym stopniu pomaga. Kolejna sprawa dotycząca wartości orzechów. I tutaj już nie będę mówił o ściółkach, ale chcę zwrócić Państwa uwagę na orzechy świeże. Jak kształtuje się skład mineralny w porównaniu do katalońskiego? To jest akurat średnia, ale proszę zwrócić uwagę, że azot oczywiście tutaj w przypadku orzecha świeżego, zrywanego 2-3 tygodnie przed wypadnięciem z ogrywy owocowej, jest trochę niższy, to wiadomo, nawet lepiej chyba, nie, tych azotanów jest mniej. Wtedy też i białka powinno być mniej, bo one tu wchodzą w skład tego składnika, ale proszę zwrócić uwagę, ile znajduje się w jądrze fosforu? 4, 2, 7, około 3. Tutaj mamy też różnicę, kilku gram. Tutaj mamy, proszę zobaczyć, około 2, ponad 2. Magnez też powyżej 1,5, sód mniejsza o to. Ja o tym mówię dlatego, żebyście Państwo byli świadomi tego, żeby przekonać chociażby konsumentów, osoby, które tak naprawdę przekonani są do suchego orzecha. Orzech laskowy, świeży, zrywany wcześniej, też jest bardzo wartościowy. Ze względu na to, że jestem wykładowcą akademickim, bardzo często studentom o tym mówię, nie zapominajcie, w sesji jak najbardziej orzechy laskowe, świeże, wcześniej zrywane, zrywajcie, chociaż oni i tak wcześniej zrywają zawsze, bo wiadomo, ale nie czekają. Ale chodzi o to po prostu, żeby uwzględnić to w promocji, po prostu, że orzech laskowy, świeży tutaj też ma tą wartość nieco wyższą, nie to, że był konkurencyjny do orzecha suchego, typowo wypadającego z okrywy owocowej. Jesteśmy przyzwyczajeni bardziej do orzecha laskowego, suchego, niż do świeżego, ale może się to zmieni. Mówiąc o jakości orzechów, chciałbym tutaj zwrócić uwagę na, nie będę mówił o orzechach suchych, może, bo Państwo dobrze znają tematykę. Lata ostatnie były dość mokre, więc ta jakość orzechów pozostawała wiele do życzenia. Podejrzewam, że osoby, które zajmowały się skupem, miały z tym problem. Każdy chciał sprzedać wcześniej, żeby była wyższa masa i tak dalej. W przypadku orzechów tych suchych, które w ostatnich latach no, niestety spadały na tą ziemię, było źródło chorób. Literatura tutaj też dowodzi, że im dłużej orzech leży na ziemi, tym bardziej, że jest wilgotna, tym jest większe ryzyko występowania migotoksyn. I tutaj o tym też nie będę mówił, ale to jest też bardzo jasne i oczywiste. Trzeba się z tym liczyć, dlatego musimy te orzechy zbierać po prostu częściej, jeśli jest mokro. Nie będę mówił o technicznych sprawach, bo tutaj też Państwo wiedzą, o co chodzi. Wracam do orzecha laskowego, świeżego, na zielono. Jeśli chodzi o wartość, dobrze wiedzą Państwo, że chociażby już o tym mówił Pan Henryk Zdyb, który w książce opisuje, że orzech laskowy świeży w okrywach owocowych może być przechowywany tylko przez kilka dni. Później następuje stopniowe. Mówię o temperaturze pokojowej, tak? A więc on wysycha, to jeszcze jest dobrze. Przez tydzień temperaturze pokojowej to jądro do tygodnia utrzymuje, bo ta wilgoć praktycznie z okrywy owocowej, ze skorupki wędruje do jądra i ona się utrzymuje. Tu jest wszystko w porządku. Jeśli chodzi o dłuższe przechowywanie, wyższej wilgotności, wręcz w zwykłych chłodniach, też się da to przedłużyć, tak? Do miesiąca, może i dłużej. Ale chodzi o to, że tutaj chcę zwrócić uwagę, że mówiliśmy o suchych orzechach, gdzie było 7% wilgotności. Troszkę niżej, bo strasznie huczy. Tak. Tutaj jeśli chodzi o orzechy te świeże, proszę pamiętać, że w jądrze wilgotność dochodzi do 50%. Okrywa owocowa ma 75%.
A więc trwałość będzie znacznie krótsza. Tak, niż orzecha laskowego. To jest bezdyskusyjne. Tutaj wiadomo, o co chodzi. Generalnie, jeśli następuje tutaj spadek wartości, wygląd, chodzi o wygląd, bo jeśli jest to w sklepie, jeśli jest to na półce, czy pakowane, czy luzem, to zaczynają po prostu plesić okrywy owocowe, nie orzech. W momencie, kiedy psują się okrywy owocowe, nie ma problemu. Możemy je wyłuskać z okryw owocowych, sprzedajemy jako świeże, nic się nie dzieje. Okrywa tutaj jakby jest tą pierwszą barierą, która jest atakowana i pojawiają się plesie. Jeśli okrywa odchodzi od orzecha, to dobrze Państwo też wiedzą, że już od strony tarczki, która jest najbardziej wilgotna i wrażliwa, pojawia się pleś. Na tej części, gdzie nie ma tarczki, jest ok, ale tarczka tutaj najbardziej jest atakowana. Zaczyna się od brzegów i wędruje do środka. Szara pleś, to jest akurat botrytis, którą na pewno mieliście okazję spotkać. Jeśli chodzi o jądro, jest ono w miarę bezpieczne, ale też do pewnego momentu. Tak? Chciałbym tutaj też wspomnieć o to, że jest duże ryzyko występowania mikotoksyn. Tam są oleje, tam są tłuszcze, białka, więc jest to super pożywka do tego, żeby rozwijały się bakterie i inne. A więc tu o tym też warto powiedzieć. Wrócę od razu do warunków przechowywania. Jeśli ktoś źle przechowuje, zbiera zbyt późno, orzechy są zbyt wilgotne, niestety, ale ryzyko występowania mikotoksyn jest duże. Również jeśli chodzi o orzechy świeże, laskowe, zrywane na wczesny zbiór. Tak, to chyba tyle. Jak się ma słonkowiec do orzechów laskowych świeżych? A więc tutaj jest problem, jeśli są to plantacje, gdzie występuje, to niestety, ale po zebraniu, ja mam taki przykład z doświadczenia, właśnie przewożąc dwie skrzynki w samochodzie, wyszedł z tych orzechów i wgryzł mi się przez tapicerkę, a więc jest bardzo żywotny i mocny, nie ma się co dziwić, że są takie tutaj sytuacje. Chcę powiedzieć, że tutaj w przypadku braku ochrony tak naprawdę my nie wiemy, czy on jest, czy nie, bo my zrywamy te owoce wcześniej czasami. Chociaż w przypadku odmian herbacennego, dość późno zrywanego, on może już wychodzić i będziemy widzieli, że te orzechy są puste, tak? Że są już po wyjściu z taką właśnie dziurką. Generalnie to ja do tej pory, jeśli zajmuję się przez te kilka lat, wykonując oprysk z końcem maja i później, jeśli obserwuję, że są te dziurki na liściach charakterystyczne dla obecności tego szkodnika, lub też idę sobie, biorę czerpak, odpowiadając na pytanie, uderzam gałązką, jeśli spada, wtedy wykonuję oprysk. I to, co pani Magdalena powiedziała, próg szkodliwości. Musimy obserwować, monitorować plantację, wtedy będziemy wiedzieli, co mamy, skąd się ten owad bierze. W tamtym roku, z tego co wiem, z tego, że było zimno i dość mokro, on był nieco później, nawet o 2 tygodni. Dlatego te opryski, które według literatury trzeba było stosować, niestety nie pomogły. A więc jeszcze raz chciałbym tutaj powiedzieć, monitoring, jeszcze raz monitoring. Musimy sami to obserwować, nie tylko to, co jest w literaturze, czy ktoś, co powie, na przykład na północy, zupełnie są inne warunki, jest specyficzny mikroklimat, który ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w danym miejscu. Jeśli taki orzech znajdzie się na półce, klient go kupi, konsument położy sobie na miejsce, te robaki wychodzą, to widać. Wkładka jest. Nie smacznie. A więc to jest też tutaj bardzo ważne, żeby ten orzech właśnie też był jak najbardziej tu poddany porządnej ochronie i warto o tym pamiętać. W przypadku orzechów laskowych wczesnych, to co powiedziałem, jeśli okrywa ulegnie już w pewnym stopniu spleśnieniu lub też deformacji, jest zbyt sucha, możemy te orzechy oczywiście, jeśli nam zostaną, nie zdążymy sprzedać. To są takie przykłady. Możemy je wyłuskać jak najbardziej, też sprzedać jako mokre, tak jako świeże. Jakby taki pod kierunek produkcji, który też jest ważny i chyba ważniejszy niż do tej pory. Tak. Jeśli chodzi o odmiany o długich okrywach owocowych, tutaj mówiąc o tych owocach, to chciałbym wspomnieć przede wszystkim, chociaż o odmianach będę mówił, w przypadku weba, przepraszam, w przypadku weba w szczególności ta wyłuskarka się przyda, tak? Jeśli załóżmy te owoce nam się nie sprzedadzą jako świeże, to będzie to zabieg, który ułatwi nam, no aby te owoce po prostu się nie zmarnowały. Także jest to jakby alternatywa. Jeśli nie zdążymy sprzedać orzechów świeżych, a mamy zebrane, możemy je wyłuskać i sprzedać jako mokre.
ale ten owoc się już nie nadaje do dłuższego przechowywania, tak? Jeśli chodzi o okres 2 czy 4 lat w przypadku orzecha suchego, tak? To tutaj też proszę o tym pamiętać. I to o tym właściwie chciałem powiedzieć. Orzech laskowy świeży w okrywie owocowej przechowuje się znacznie krócej. To co powiedziałem, to co piszą, to co pisze literatura. Takie przykłady z własnego podwórka. Nie przechowujemy orzechów zarówno jednych, jak i drugich w lodówce z innymi owocami, z innymi przyprawami czy produktami, bo bardzo łatwo pochłaniają zapach. To wiemy. Przykład, jeśli chodzi o jabłka. Z jabłkami jest tak, że etylen bardzo szybko niszczy okrywę owocową. Nie przygotowałem tych zdjęć, być może, chociaż tutaj tak są, przepraszam, są. To są orzechy, które zostały, były przechowywane po zbiorze przez kilka, 2-3 tygodnie z jabłkami. Etylen, jak Państwo wiedzą, jest tym hormonem, czy to hormonem, który przyspiesza dojrzewanie owoców i tutaj zrobił swoją robotę. Jak najbardziej szybciej te okrywy dojrzały. Do tego jeszcze ten kwaśny smak orzechów i jąder był tak nieznośny, że nie dało się tego jeść. Można w pewnym momencie szybko to wyłuskać, jeśli zdążymy wychwycić, że coś się dzieje nie tak. Niekoniecznie jabłek, ale innych brukiew, chociażby strasznie smakują orzechy przechowywane z brukwią. Przy okazji koleżanka wrzuciła mi do chłodni i też się o tym przekonałem. Można je szybko wyłuskać z tych okryw i dobrze wentylatorem przewietrzyć przez kilka dni. To wtedy może się uda ten smak wyrzucić, ale to zależy. Tak, jeśli chodzi o przechowywanie orzechów, to też chciałbym zwrócić uwagę właśnie na to, że najbardziej podatną na pleśnienie są okrywy owocowe. One zawierają prawie do 70% wody, to jest bardzo dużo. Więc jest to bardzo dobra pożywka, jeśli chodzi o grzyby, tu w szczególności szarą pleśń. Ja w tej chwili zrobiłem kilka doświadczeń, po części Państwu powiem, dotyczących co zrobić, żeby te orzechy przechować dłużej. Stosując biopreparaty. W tej chwili też próbujemy stosować preparaty na bazie nanotechnologii. Tak, tutaj właściwie też już to powiedziałem. W momencie, kiedy okrywa odrywa się od orzecha, przynajmniej wystarczy 0,5 cm, wystarczy, że się oderwie, tworzy się charakterystyczny mikroklimat, który powoduje, że ta pleśń jeszcze bardziej powstaje między orzechem a okrywą owocową. Dlatego lepiej jest wręcz go wyłuskać całkowicie i wtedy on już dłużej tą jakość utrzyma. Ale jeśli jest pleśń, no to już jest problem, jak Państwo wiedzą, ten owoc nie powinien być przeznaczany do sprzedaży. Ale różnie bywa. Kilka słów o opłacalności uprawy. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że te kalkulacje zrobiłem na podstawie Końskowoli ośrodka. Te dane oczywiście to są średnie statystyczne, więc tutaj proszę zwrócić uwagę. Pamiętać o tym, że są warunki, które będą w dużym stopniu modyfikowały czy to plon owoców, czy inne tutaj dane. Standardowo plon owoców tutaj, przynajmniej jeśli chodzi o rok 2017, druga dekada, to jest około 2 ton przy cenie 10 zł średnia. Są często wyższe, czasami niższe. I tutaj wychodzi nam nasza nadwyżka bezpośrednia około 17 tysięcy złotych. W przypadku orzecha świeżego, tutaj należy wziąć pod uwagę wyższy plon o około 40%. To są zwykłe dane matematyczne, które na podstawie orzecha suchego po prostu dodałem, uzyskałem takie wartości. Cena jest różna, można powiedzieć, że podobna często do orzecha suchego, chociaż sprzedaje się często za nieco wyższą cenę, tak? 12, 14 zł, tak? W szczególności te pierwsze orzechy, tak? Jeśli jest to początek sierpnia, przynajmniej z południa i przychodzą na północ, to kiedy obserwuję, to tak właśnie jest. I tutaj słuchajcie, też rachunek matematyczny, który jasno nam pokazuje, że ta wartość produkcji jest nieco wyższa. Plon możemy szacować, że nawet do 4 ton z hektara. W przypadku tych plantacji na dobrych stanowiskach, tak, z dobrym klimatem, mówię tutaj o warzywach. W części północnej, gdzie mam uprawę, słuchajcie, to w tamtym roku połowa przemarzła i są te lata takie dość trudne, gdzie te plony rzeczywiście są znacznie niższe niż tutaj w tych rejonach Polski.
Jeśli chodzi o koszty ochrony, to jak powiedziałem, słonkowiec jak najbardziej. Mszyca może być problemem. Ja za chwileczkę do tego przejdę. Ochrona przeciwko temu szkodnikowi jest ważna, bo jak Państwo wiedzą, jeśli jest mszyca, jest spać i wchodzą później spadziaki, grzyby czarne, które psują nam automatycznie wygląd tego orzecha zielonego. I to też jakby dyskwalifikuje ten owoc. Dlatego tutaj czasami jest tak, że w przypadku tych odmian późniejszych trzeba dodatkowo wykonać oprysk, ale myślę, że ten program, który Państwo stosują, bardzo często wystarczy do tego, aby ten orzech był czysty. Jeśli chodzi o koszty zbioru, to tutaj też można byłoby dyskutować, że mogą być wyższe. W przypadku, kiedy na drzewie jest dużo orzechów, to zbierający po prostu doi to drzewo, można powiedzieć w ten sposób kolokwialnie. I tak właściwie jest. Jeśli jest ich mało, to rzeczywiście trzeba je szukać. Jeśli ma się brygadę wyspecjalizowaną, wiedzą o co chodzi, to naprawdę fajnie to przebiega. Ja nie wiem, czy tutaj w ogóle można mówić ewentualnie, że są wyższe. W przypadku nadwyżki bezpośredniej, tak, myślę, że to nawet może dochodzić do 30 tysięcy średnio, tak? Myślę, że niektórzy mogą mieć nieco wyższe wyniki. A więc tak to wygląda, jeśli chodzi o uprawę. A więc wyższa masa, krótko mówiąc, to jest dla producenta to, co tak naprawdę jest tą zaletą, jeśli chodzi o uprawę tego kierunku, jeśli chodzi o orzecha laskowego. Mówiąc o opłacalności, warto skupić się na mikroklimacie, o którym już wspomniałem. Przymrozki, mróz, malowanie pni jest akurat ważnym zabiegiem. Ja próbowałem, i będę o tym mówił, bo Państwo dobrze zdają sobie z tego sprawę, odkażanie pnia, późniejszy i dłuższy okres spoczynku, nie pękanie tych pni i tak dalej. Czy to pomalowane? To akurat jest pomalowane wapnem, typowym wapnem budowlanym, z dodatkiem miedzianu. Chyba tak, chyba swego czasu jeszcze dodawałem mąkę żytnią, ale chyba to nie było dobre rozwiązanie. Także tutaj standardowo. Jeśli chodzi o malowanie wapnem, trzeba było powtarzać. Ja to robię często już w listopadzie, czy też w październiku i później jeszcze poprawiam. Z tego względu, że nie mam już co tego robić. Spróbowałem założyć osłonki takie jak do rur, to są te poli styropianowe, tak? Czy nie pamiętam, hydrauliczne lub worki foliowe. Można to robić tam co kilka lat, ale nie często, bo tworzy się charakterystyczny mikroklimat, który niestety nie sprzyja przewietrzaniu pnia i zauważyłem, że te lata, gdzie były, chyba było więcej pęknięć i nie spełnia to wcale takich rezultatów, nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem. Ale z tego względu, że po prostu no, już nie było siły malować i w ogóle czasu nie było z tego względu. Jeśli chodzi o stanowisko, to tutaj też jest to bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o występowanie, o przemarzanie. I chociażby tego słonkowca też, o którym tutaj Państwo pytali, te plantacje zaniedbane, które nie są chronione, mikroklimat po prostu sprzyja rozwojowi tego szkodnika i on często właśnie przylatuje tam, stamtąd, kiedy u nas już go praktycznie nie ma tak naprawdę. A więc tutaj no, ta fizjologia tego szkodnika pozwala przy tym mikroklimacie być mu po prostu przez dłuższy okres, tak? Jeszcze tutaj dowiedziałem się, że on zanim zacznie składać jaja, czyli musi miesiąc żerować, ma na to czas, żeby przejść z innej plantacji, przylecieć, a więc tutaj warto brać to pod uwagę. Tutaj akurat są charakterystyczne uszkodzenia, jeśli chodzi o przymrozki. Rok 2017 tak naprawdę uszkodzenia praktycznie już zawiązków owoców na moim miejscu, gdzie prowadzę właśnie doświadczenia, gdzie znajduje się leszczyna. Samo pękanie pni też jest Państwu bardzo dobrze znane. Jeśli jest pęknięcie pni, nie zrobimy tych teraz, bo to są ostatnie dni, kiedy można ewentualnie tą tkankę czy korę spękaną szybko usunąć, ewentualnie zabezpieczyć, obwiązać, zasmarować. Jest to moment, żeby jeszcze te rany się zagoiły. Tutaj akurat mam zdjęcie, gdzie nastąpiła deformacja korony drzewka 3-4-letniego, gdzie główny przewodnik, gdzie drzewka były prowadzone w formie przeciona, po prostu został uszkodzony, a więc te przymrozki niestety są tutaj w tej części północno-wschodniej uciążliwe. Ma to wpływ nie tylko na plony, ale także i na stan zdrowotny tych krzewów. Wracam jeszcze do uprawy gleby. Mówiąc o wadach, chciałbym zwrócić uwagę na tkaninę polietylenową. Kilka lat temu, kiedy tu byłem u Państwa, był pan, który
planował założyć właśnie uprawę leszczyny z tkaniną polipropylenową. Jeśli tutaj jest, jeśli tą uprawę ma, a się okazuje, że gdzieś koło Olsztyny, ja po prostu nie miałem kontaktu z tym panem, nie byłem w stanie go przestrzec, ale na doświadczeniu, które prowadziłem przez ostatnie, można powiedzieć, prawie 10 lat, zostałem, szybko ją usunęłem, z tego względu, że słuchajcie, gleba szybko się nagrzewała, leszczyna szybciej rozpoczynała wegetację i w ten sposób po prostu w tej chwili, w tej kombinacji w ogóle nie ma żadnego drzewa. Mówię tu o odmianie katalońskiej w szczególności, ona była tu najbardziej wrażliwą i te pnie pękały najbardziej. Po prostu trzeba było po prostu wyciąć, bo ta tkanina spowodowała, że szybciej rozpoczynała wegetację, gleba się okrzepała i to powodowało to, że no po prostu nie radziły sobie. Także jestem ciekaw, jakie ten pan wyniki właśnie uzyskał, czy w ogóle ma tą uprawę. Ja po kilku latach szybko to usunęłem, pomijając to, że gdzieś tam pod tą tkaniną jeszcze było sporo mysich rodzin, które parę kilo wciągały pod tą tkaninę i miały tam niezłe lokum. Gryzonie glebowe jak najbardziej tutaj też rozwój jak najbardziej sprzyjał i też był jakby wyższy stopień porażenia. Upór herbicydowy jest standardem, jeśli chodzi o uprawę leszczyny. To państwo znają tematykę. Ja tylko chciałbym tutaj wspomnieć o tym, że żeby tej chemii mimo wszystko nie stosować tyle, jeśli chodzi o herbicydy, jak najdalej pni. Z tego co wiem, to istnieje ryzyko występowania pozostałości po orzechach. I w roku bodajże 3 czy 4 lata temu wiem, że takie sytuacje były tutaj w tym rejonie Polski lub na południu ze względu właśnie na herbicydy. Generalnie orzech paskowy nie powinien tak naprawdę przekazywać tych złych związków chemicznych do jąder, ale jeśli jest przekroczenie pewnego progu, niestety takie ryzyko istnieje. Chcę się tym tak naprawdę w przyszłości zająć, aby zbadać nie tylko mikotoksyny, ale także i pozostałości, bo jest to temat, który jest dość ważny. Tak, jeśli chodzi o tkaninę i odrosty korzeniowe, doświadczenie, które też było kiedyś w Końsko Woli, Panie Marianie, nie pamiętam, było wiązywane workami. Wiem, że tam to niezbyt wyglądało, Pani Maria przynajmniej wspominała kiedyś. W przypadku tkaniny te drzewa tak naprawdę też dawały niewiele owoców i tutaj te wyniki nie były zbyt dobre. Dlatego tą tkaninę ja po prostu usunęłem. Ja to rozumiem, że była słaba aeracja gleby po prostu. Był jakiś taki próg, który przeszkadzał jakby no, na mechanicznym, na herbicydowym uzyskiwają lepsze wyniki. Tak, a więc tutaj jakby ten sztuczny materiał w jakimś stopniu musiał tutaj jakby szkodzić. Ona nie czuła się naturalnie po prostu. Te odrosty rzeczywiście wychodziły, pchały się, był problem. A więc tutaj odczuła, podejrzewam, jakiś problem, stąd też ten stres jakby ją przerósł i były niższe wyniki. Pogorszyła się mrozoodporność drzew i wypadała część. Tak. To potwierdzę. Tak. Oprócz tego zostały zasiedlone milionami te obiekty stożkowe, bo to było formy stożka, zostały zasiedlone milionami grubych. Tak, to jest sprzyja. Uciążliwa dla dalszej pracy zdejmowanie tej wody. Tak. Czerwonymi. Już nie mówię o opłacalności, bo jeśli chodzi o tkaninę polipropylenową, ekonomicznie to wychodzi bardzo źle. Duży koszt kupna, rozłożenia, trzeba to opłakować, trzeba to zutylizować, a więc jest problem. Jeśli chodzi o tkaninę, więc to jeśli chodzi o tkaninę, nie polecam tego sposobu uprawy gleby. Bo grybicy to przewyższa tani, szybko i wiedzą Państwo o to. Także tutaj tyle. Jeśli chodzi o obornik, nieestetycznie, słuchajcie, jeśli jest to świeży obornik, pali na liście, zbyt gruba warstwa, orzechy oczywiście spadają na ten obornik, też to nie bardzo się ma. Jeśli chodzi o orzechy suche, w przypadku orzechów zbieranych na wczesnych zbiór nie ma problemu. Ja akurat stosuję obornik przekompostowany. Leży sobie przez rok czasu i później jakby traci te wszystkie wartości. Dodatkowo jeszcze jest jakby w kompost przerabiany poprzez stosowanie efektywnych mikroorganizmów. W przypadku obornika tutaj wadą jest to, że każde ściółki tak naprawdę, myszy i nornice. Mają tam bardzo dobre warunki, często podgryzają młode drzewka, 2-3-4-letnie praktycznie wychodzą z ziemi, a więc tutaj też jakby no, trzeba mówić o tych wadach i rzeczywiście problem jest. Kolej trociny, jak wspomniałem, niskie pH może mieć wpływ. Dla mnie jeśli chodzi o trociny, to powiem tak,
za drogie. Tylko surowiec w momencie, kiedy przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, znacznie wzrósł, a więc nie ma sensu go stosować. Jeśli jest świeży, tworzy nam przez kilka lat taką grubą warstwę. Bardzo niskie, słabe wyniki uzyskałem, jeśli chodzi o uprawę leszczyny przy zastosowaniu tych ściółek. Z tego względu, że stworzył się taki kożuch i też nie było tej aeracji po prostu. Jakby ta gleba po prostu nie oddychała. Drzewa słabo owocowały. Też raczej tutaj bym nie polecał. Pomijając jeszcze nornice i myszy, miały tam też raj. Mówiąc o opłacalności, tak samo jak w przypadku pozyskiwania orzechów świeżych. Czyli to jest jakby standard, odginanie gałęzi. Odginanie gałęzi do poziomu powoduje, że więcej zakłada się pąków kwiatowych. Takim ciekawym elementem, który wprowadziłem w swoim doświadczeniu, było nacinanie pni. To, co robi się w przypadku jabłoni i gruszy, tak jako standardowy wręcz zabieg w niektórych sadach intensywny. W przypadku leszczyny muszę powiedzieć, że wrażliwość na te zabiegi są różne w zależności od odmiany. Odmiana hale sobie radziła, goiły się rany bez problemu. W przypadku katalońskiego niestety jest bardzo wrażliwą odmianą na chorobę kory i drewna i większość drzew praktycznie reanimowałem jak tylko mogłem, ale część jest niestety wypadła. Po nacięciu kory do objętości 1/3 grubości, a więc dość głęboko. Piła motorowa zwykła, słuchajcie, czy też siłową. Nie polecam tego, jeśli chodzi o odmianę katalońską, ale jak najbardziej, można go postraszyć w ten sposób, tak? Te wyniki będą publikowane w najbliższych miesiącach, więc mam nadzieję, że się pojawią. Mogę coś powiedzieć? To dlatego, że leszczyna wyciera mniej żywicy niż inne drzewa. To znaczy, w przypadku jabłoni, grusz, tych gatunków, które są tak naprawdę bardziej odporne na choroby kory i drewna, to jest tule chociażby, okazuje się, że ten problem też się pojawia po kilku latach w sadownictwie, ja przynajmniej z tym mam kontakt. W przypadku pestkowych jest większy problem, bo on jest bardziej podatny. Ja zawsze porównuję leszczynę do pestkowych, bo ona też jest bardzo wrażliwa. Tak? I tu chodzi właśnie o te choroby kory i drewna, raki, które właśnie pojawiają się właśnie nawet później. Ale tak jak mówię, są odmiany i to zauważyłem. Hale bardzo dobrze sobie radzi. Uśmiech taki był zagojony i fajnie sobie poradził. Odbudowała się ta tkanka i pień się zrobił gładki. Natomiast w przypadku katalońskiego wchodziły od razu grzyby. W jakim czasie to było cięte? To było cięte po kwietniu. Gdzieś tak podejrzewam, że teraz za tydzień czy za dwa tygodnie musiałbym sprawdzić. Ale na pewno wiosną. Tak? Żeby już dać sygnał i zestresować. To doświadczenie dotyczyło praktycznie 2 lat. Być może potrzeba byłoby dłuższego okresu, żeby wypowiedzieć się już tak konkretnie. Ale jak tu pani Magda powiedziała, po prostu mamy taki wyścig z punktami i musimy w 2 latach zrobić to, co trzeba. Ale to, co właściwie tutaj, materiał, który trafia do państwa, jest docelowo i bardziej wiernie niż, znaczy tak samo właściwie, ale mniej szczegółowo. Bo jednak są tam inne kombinacje, które mogą też modyfikować. Ja zrobiłem to w kilku ściółkach tak naprawdę, to nacinanie, bo korzeń i trocina, w szczególności tkaninie, bo tam trzeba nie owocowało właśnie ze względu na tą ściółkę. I stwierdziłem, że trzeba je postraszyć. No niestety też pojawił się w międzyczasie silny wiatr i 1/3 drzew z każdej kombinacji po prostu mi wyłamał. A więc tutaj też najbardziej wskazane byłoby panikowanie wzmocnieniem lub też cieńsze rany. To jest taki zwykły zabieg fizjologiczny, który miał na celu zestresowanie drzew, ale nie do końca to tak naprawdę wyszło. W przypadku odmiany katalońskiej nie polecam. Jeśli chodzi o uprawę drzew, prowadzenie drzew leszczyny pod orzecha laskowego, świeżego na wczesny zbiór, muszą to być drzewa niskie. Najlepiej prowadzone w formie przeciona lub też formy bazonowej i też do 3-4 metrów maksymalnie. Jest problemem zrywanie, tak? Jeśli są to wyższe 6-metrowe lub 5-metrowe drzewa, to jest problem, tak? To chodzi drwina na dłuższy czas biorą. Tak jak tutaj właśnie rozmawiam z Państwem, najlepiej to, kiedy są to młode sady, ale jeśli prowadzony sad jest w ten sposób jak mój, do 3 metrów dalej nie pozwalam na wzrost praktycznie zrywany jest tylko przez jedną osobę, no na końcu gdzieś z czubka i nie ma problemu. A więc drzewa, jeśli są prowadzone w tej formie, w dużym stopniu ułatwia nam to zbiór. Poza tym jest lepszy dostęp światła, to o czym Pan Marian zawsze opowiada przy
a tak cięciowe światło do wnętrza korony dochodziło. Sad marzenie dla pana Mariana. Dokładnie. Masz na oczy, jak patrz. Ja oczywiście po części jestem wychowankiem pana Mariana, bo uczyłem się ciąć i to cięcie na długie czopy to właśnie z niego. Ja w tej chwili ten sad prowadzę w ten sposób, aby ta cięcz dochodziła lepiej podczas oprysku, więcej było światła, łatwiejszy zbiór. Po prostu wymieniam gałęzie starsze niż 3-4-letnie na młode. Jesteśmy w stanie to zrobić. Już w lipcu praktycznie chodzimy sobie, te silne liny, które sobie tam rosną, ścigają się z przewodnikiem, odchylamy pod stare gałęzie, tak, które za rok, za dwa ciachniemy i one wejdą w ich miejsce. I to jest tak naprawdę taka rzecz normalna tak naprawdę, bo to jest po prostu wymiana pokoleń, tak? Robi się to w przypadku jabłoni, robi się to w przypadku grusz. I u ludzi jest tak samo, przecież starsi odchodzą, wchodzą młodzi, które są bardziej produktywne. Jednoroczne, dwuletnie dają najwięcej owoców i najlepszej jakości. I tutaj ten zabieg właśnie bardzo dobrze stymuluje cięcie na długie czopy, o czym pewnie pan Marian będzie mówił. Tak. Jeśli chodzi o zakładanie plantacji, to ciekawym rozwiązaniem jest sadzenie w systemie rzędowym tymczasowo drzewa, które są usuwane po kilku latach, też daje nam szybki zwrot kosztów założenia tej uprawy. Temat myślę, że dla Państwa jest bardzo znany i tutaj jak najbardziej po kilku latach usuwamy ten rząd, który jest w środku i po 8-9 latach co drugie drzewo w tych rzędach skrajne. A więc jest to też jakiś sposób, czynnik, który ma wpływ na opłacalność, tak? Jeśli dysponujemy materiałem, który sami produkujemy często, jesteśmy w stanie po prostu sobie zapewnić tutaj szybszy zwrot kosztów. Opłacalność. O integracji tutaj już zostało powiedziane bardzo dużo. Ja jestem chyba najmłodszy, przynajmniej z wykładowców. Nie chciałbym tutaj powiedzieć za dużo, ale w jedności siła to zostało powiedziane. Jeśli pozwolę sobie powiedzieć, jak byłem tutaj 8 lat temu, to te same problemy były poruszane. A więc jak najbardziej siła jest w zrzeszeniu i tutaj jak najbardziej zrzeszenie powinno być tym gruntem, aby móc robić duże rzeczy, tak? Jeśli chodzi o marketing czy promocję. Ja będąc na wykładzie na Tarzynie też ostatnio jak najbardziej wspominałem o tym, że integracja producentów leszczyny, zbieranie na świeży zbiór jako alternatywa dla producentów jak najbardziej tutaj skupia się pod hasłem zrzeszenia producentów i oczywiście tutaj też jak najbardziej zbyt krajowy i zagraniczny, który uważam, że też powinniśmy się otworzyć, jeśli chodzi o eksport, jest koniecznie skupiać się tylko na Polsce tak naprawdę. Trzeba chwalić to, że polskie bony są najlepsze, jak dzisiaj zostało to powiedziane, a więc nie skupiać się tylko na kraju, ale także i na zagranicy. Współpraca z supermarketami jest rzeczywiście trudna, to zostało powiedziane dzisiaj. Ja tylko chcę powiedzieć, żeby robić wszystko, aby pomijać pośredników, którzy bardzo często nie znają się na specyfice przechowywania tak naprawdę orzechów, postępowania z nimi po zbiorze. I tutaj siła w samych producentach, aby robili wszystko, aby zapewnić tą najkrótszą drogę z sadu do stołu konsumenta. Tutaj są to dane prawdopodobnie od pana Henryka Zdywa, zapotrzebowanie do 10 tysięcy ton. Chcę powiedzieć, że świadomość społeczeństwa bardzo mocno rośnie i każdy coraz częściej mówi, że rzeczywiście te orzechy są potrzebne w diecie i tutaj jak najbardziej powinniśmy się spodziewać wyższej ilości, jeśli chodzi o zapotrzebowanie. Myślę, że każdy z Was odczuwa to, że chociażby jest coraz większa potrzeba produkcji orzecha laskowego, chociażby tutaj Wschód, który też interesuje się dość mocną uprawą tego gatunku. Produkcja ekologiczna może być alternatywą. Jeśli ktoś ma gospodarstwo ekologiczne, może prowadzić ten gatunek, to jest też możliwość uzyskania jakby wyższych cen z produkcji orzecha laskowego. Próbuję też właśnie, bo też czuję, że ta ekologia mogłaby być dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o orzecha laskowego świeżego, chociaż tak naprawdę jest to takie troszkę picie piany, bo tak naprawdę to jądro jest tak głęboko schowane, że gdzie ta chemia tam praktycznie może trafić, jeśli stosujemy tylko środki kontaktowe, diuramankozy. A więc tutaj jakby nie ma tego ryzyka. Dodatkowo jeszcze dochodzi to, że roślina nie wyśle, jak wspomniałem, środków szkodliwych dla jej dzieci, nasion, tak?
miliony. Chociaż jeśli, co powiedziałem, herbicydy jest ich za dużo, to niestety, ale jest ryzyko występowania. Ekologicznie może być też alternatywy. Rynek ekologiczny w Polsce jest nieustabilizowany, to można było się przekonać, jeśli chodzi o tradycyjne owoce, tak? Porzeczka czarna czy inne. Tak, jeśli chodzi o kontakt i współpracę z przemysłem cukierniczym, to zostało tutaj też, zostało powiedziane już bardzo, bardzo dużo. Organizacja eksportu uważam, że jest bardzo ważna. No nie tylko tutaj Turcja, Włosi. Myślę, że my też mamy przynajmniej szansę, żeby zacząć. A wiem, że z roku na rok tych orzechów jest coraz więcej, a więc tutaj warto było by pokonkurować. Tłoczenie oleju. Uważam, że to jest też jakiś taki dodatkowy kierunek produkcji w przypadku orzechów suchych, tak? Gdzie ewentualnie lokalnie można byłoby spróbować tłoczyć nie w jakich ilościach tak naprawdę, bo trudno jest się przebić na rynek, jeśli nie mamy marki, tak? I nie ma nas na rynku. Ale to ewentualnie lokalnie, tak? Może w okolicach Olsztyna, tam gdzie tej leszczyny jest niewiele, można byłoby spróbować. Myślałem o tym jak najbardziej. Złożyłem nawet stosowny niewielki projekt, ale przez ekspertów z Warszawy został on po prostu odrzucony. Myślałem jako alternatywa, ale no, ze względu na cenę, linia technologiczna byłaby potrzebna. Był tam nieco problem duży. Zapewnienie odpowiedniej partii jednolitych odmian, tak? Też Państwo tutaj ten problem znają. Tutaj chciałbym krótko przedstawić jeszcze też formę dystrybucji orzecha laskowego, świeżego, pakowanego w pojemniki. Większość z Państwa dobrze wie, że orzech laskowy świeży pakowany jest po prostu w worki raszlowe, tak? Nikt nie patrzy na okrywy owocowe, które się pogną, po kilku dniach robią się praktycznie w tych miejscach zgięć ciemne, spada jakość. Tutaj chciałbym powiedzieć, że warto powalczyć, promując tą formę orzechów laskowych, o to, żeby ten orzech nie był gnieciony i podczas zrywania, tak jak robimy to z innymi owocami, jabłka, gruszki, zrywany do skrzynek, bez ugniatania, tak? Bez wciskania do worków. Jeśli spotykam się z kupcami, to zawsze mówią, że tak, proszę Pana, poprosimy w workach, niech Pan to wrzuci w worki. To nie, dziękuję. A więc tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że ta okrywa owocowa, jeśli zachowa tą świeżość swoją, nie zostanie zgnieciona, to też odda dla tego jądra nieco więcej wody i ta jakość będzie nieco wyższa. Przechodzę już do sedna sprawy. Odmiana kataloński. Nie, przepraszam, to jest odmiana Hale akurat. Została wrzucona do pojemników. Tutaj chciałem powiedzieć, że te pojemniki, które zastosowałem, zwykłe pojemniki, które Państwo spotykają w przypadku innych owoców, borówka, porzeczka i inne, niestety są za ciasne dla tych orzechów. To jest owoc świeży. On potrzebuje przestrzeni. Wrzucając do pojemników, które miały więcej otworów, te orzechy przechowywały się w temperaturze pokojowej znacznie dłużej i lepszej jakości. Jeśli wrzuciłem wkładkę wręcz, taką wkładkę, która jedna z firm powiedziała, że na pewno problem się rozwiąże, niestety, ale wkładka zakleiła te dziurki w otworze i tak samo wypadła jak w kontroli, tak? Gdzie nie zastosowano dodatkowych otworów. Tam, gdzie były dodatkowe otwory, było ich dużo, był większy przebieg, orzechy schły bardziej, ale nie pleśniały. Tak, a więc na półce zachowywały się znacznie lepiej. Tak? Chodzi tu oczywiście o klienta, który musi widzieć, że klient kupuje oczami, że nie są spleśniałe. Jeśli jest spleśniały, to orzech od razu wypada. Pojemniki jak najwyższe. Tak jak sufit nam jest potrzebny, tak też w tym pudełku powinno być miejsce na to, aby była pewna aeracja, która pozwoli utrzymać tego orzecha niespleśniałego. Tutaj to już właściwie powiedziałem. Orzechy, które były, miały te mniej otworów, miały wyższą masę jąder, czyli ta wilgoć się utrzymywała, tak? Pleśniały, natomiast tam, gdzie była większa aeracja powietrza, były lżejsze, ale nie spleśniałe. Tak, tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć o propagowaniu wartości odżywczych. To zostało już też powiedziane na pierwszym wykładzie. Jest to rzeczywiście potrzebne. Publikacje naukowe. Ja staram się publikować w popularno-naukowych, chociaż szef mi nie każe, bo za to nie mamy punktów. To co pani Magda powiedziała.
działa, niestety tak jest. Publikacja, która się pojawiła, to była ostatnio obnażenie, tam jest m.in. ten skład mineralny, ale myślę, że te dane, które są tutaj, też będą na stronie, a więc tutaj nie powinno być problemu. Ale robię wszystko, aby te publikacje, doświadczenia, wyniki pojawiały się w kraju. Czasami są tłumaczone na język angielski, też wiem, że jest nieco problem, ale to jakby na drodze internetowej jesteście Państwo sobie to przetłumaczyć, ale odsyłam, w najbliższych latach muszę już to zrobić, bo muszę habilitację, czas do habilitacji, a więc tutaj jakby te publikacje powinny się pojawić w najbliższym czasie. Tak, jeśli chodzi o ograniczenie sprzedaży w handlu detalicznym, upowszechniać orzechy łuskane w małych opakowaniach. O tym pisał już pan Henryk Styp tak naprawdę, aby te orzechy paskowe, świeże, mówię o świeżych, wejść w mniejsze pojemniki, tak? Żeby były takie pod rękę, tak? Na jeden raz. To też dla klienta jest ważne, jeśli są małe, czyli jak kupuję, idę sobie na raz, zawsze świeże, biorę sobie raz w tygodniu, czy co trzeci, czwarty dzień, tak? I one są dla mnie dostępne. Tylko je wyłuskać. Jeśli weźmiemy to w kilogramowe, to no niekoniecznie. Niekoniecznie to się uda. Jeśli w sklepie leżą luzem, no to dobrze Państwo wiedzą, że klienci przychodzą i wyłuskują te orzechy z tych obrych owoców. A więc traci zarówno sklep, jak i później producent, sprzedający do producenta ma wyrzuty, że jest problem. A więc tutaj te opakowania jak najbardziej są ważne i warto by było w tym kierunku iść i pakować właśnie te orzechy laskowe świeże. Prażenie orzechów. Tu zostało o tym też powiedziane, a więc też jak najbardziej uważam, że jako przekąski też jest to jakaś alternatywa, aby wręcz nawet i w gospodarstwach, czy też u zrzeszeniu sprzedawać bezpośrednio, żeby nie robili to pośrednicy. To, co powiedział tutaj pan od marketingu. Ograniczenie sprzedaży orzechów jesienią po zbiorze. Nie dotyczy to tylko, dotyczy to również orzechów suchych, jak i orzechów laskowych świeżych, czyli próbować je przechowywać, tak, no, przynajmniej do miesiąca, w zwykłych warunkach chłodniczych, gdzie też daje nam to możliwość jakby dostosowania się do rynku, bo konsumenci się pytają tak naprawdę, już nie ma, mamy połowę września, już nie ma orzechów laskowych świeżych. Można to zrobić, ja w tej chwili prowadzę w tym kierunku badania i są one naprawdę ciekawe. Tak. Jeśli chodzi o chłodnie, ja myślę, że część z Państwa na pewno dysponuje chłodnią, a więc jest możliwość przechowywania orzechów. Literatura mówi nawet, że do 2-4 lat w optymalnych warunkach, temperatura w granicach 0 stopni, wilgotności około 60-70 jest to możliwe. W przypadku zielonych pokrywach owocowych miesiąc, dwa, a nawet dłużej. Nie wiem, na ile czas mi pozwala. Jeśli chodzi o zalety produkcji orzechów laskowych na świeżo, tu chciałbym zwrócić jeszcze raz uwagę, że plon jest znacznie wyższy. I to tak naprawdę dla producenta jest bardzo ważne. Okrywa owocowa to jest główna masa, zawartość wody nawet do 50-80%, jeśli chodzi o okrywę owocową. Niższe straty, gryzonie, ptaki i tak dalej. Ludzie też, bo zazwyczaj jak przychodzą pachtować, u nas to się mówi, tak, to tych orzechów już nie ma, trzeba, bo są po prostu zerwane. Prowadzą doświadczenie koło miasta w Olsztynie, blisko miasta. Zazwyczaj ptaki, gryzonie, wiewiórki w szczególności na tym doświadczeniu praktycznie zagospodarowały te owoce. W tej chwili je zrywamy i mamy 100% owoców, że tak powiem, do sprzedania, do tego, żeby prowadzić badania. Cena orzechów jest, znaczy tutaj ja uważam, że wyższa, bo te orzechy są jako pierwsze, jako świeże i zawsze cena jest wyższa. Przynajmniej przez te kilka tygodni, później spada, tak, i ten. Ale to też zależy, tak, jeśli ktoś, mamy konsumenta, który lubi te orzechy świeże, warto je przechować i utrzymać tą cenę, która tak naprawdę wynosi powyżej 10 zł, a nie 5 czy jeszcze niższe ceny. Mówię tutaj o jakby już tej sprzedaży w mniejszych ilościach, po dużych to wygląda nieco inaczej. Jeśli chodzi o wady, koszty ochrony i zbioru, tutaj to, co powiedziałem na samym początku, mogą być wyższe, ale niekoniecznie. Nie nadają się do dłuższego przechowywania, to jasne. W przypadku konsumenta, orzechy świeże ze zbioru w danym roku, to jest ważne. Konsument wie, że to jest owoc świeży, tak? Że nie jest wprowadzany, że nie ma 2 lat czy 4. Jest świeży. Oczywiście musi być odpowiedniej jakości, bo jeśli zrywamy tak jak leci z moniliozą robaczywę i
i puste, no to problem się pojawia. To i tak później nam powie, że te orzechy są złe. Wyższa zawartość, makroelementy, to o czym mówiłem. To, że są wcześniej dożywane, to nie znaczy, że są gorszej jakości, mają więcej mikroelementów. Mózg i cały organizm ma to bardzo duże znaczenie. Żeby nie chodzić do apteki, po prostu można sobie zajadać orzechy laskowe, świeże. Jeśli chodzi o konsumenta, to jeszcze dodam, że są smaczniejsze. Tak, zwracają to na bardzo dużą uwagę. To, co powiedziała pani Magdalena, odmiana kosła ma większe te walory smakowe, rzeczywiście tak jest. Tutaj jest podobnie. Syrena, odmiana czerwonolistna, o malutkich owocach, niedoceniana, jeśli chodzi o moich ode mnie kupujących. Takie małe są, to nie. I zawsze te duże kupują gorsze. Ja jak najbardziej zawsze mówię, że orzech laskowy, syrena jest super, ma aromatyczny, podlaskowy, leśny, bardzo fajny smak, więc tutaj jest dużo smaczniejszy. Ale to już zależy tak naprawdę od podniebienia konsumenta tak naprawdę. Jeśli chodzi o wady, to konsument zawsze się żali, że musi płacić za okrywę owocową i skorupę. One są takie ciężkie, ale smakują? Smakują. No i tak się kończy rozmowa. Jeśli chodzi o plonowanie, tutaj jest akurat doświadczenie, o którym wspomniałem. Zastosowaliśmy kontrolę, czyli tam, gdzie nie były stosowane biostymulatory, probiotyki, czyli te popularne, efektywne mikroorganizmy, które polecane są przez kilka firm, i Poliversum. Poliversum Państwo znają bardzo dobrze. Myśmy to zastosowali tak bardzo spontanicznie, z tego względu, że nie tylko, że nie mamy środków, ja chciałem tutaj jakby spróbować zastosować te preparaty, aby przedłużyć okres przechowywania orzechów laskowych świeżych w chłodni. Jeśli chodzi o plon, nie było istotnych różnic, chociaż w przypadku probiotyków widać, że jest trochę więcej. To są 2 lata uprawy, badań, a więc pewnie po 3 latach, bo probiotyki zawsze tak mówią, że po 3-4 latach to dopiero zaczyna działać. Może i tak jest, ale mi to wystarczyło tak naprawdę, bo wyszło jak wyszło, zaraz o tym powiem. Porażenie moniliozą też nie było tutaj, nie było istotnych różnic. W porażeniu słonkowca też nie było istotnych różnic. Jeśli chodzi o cechy morfologiczne tak naprawdę, to w przypadku probiotyków orzechy miały gruszą skorupę. To dobrze czy źle? Z jednej strony to dobrze, bo słonkowiec musiał więcej się napracować, a z drugiej strony jak grubsze, to trzeba je łuskać, to jest problem, tak? Ale to myślę, że raczej pozytywnie trzeba to odebrać z tego względu, że właśnie te owady, są grubsze ćwiczki, jeśli chodzi o jądro, ono jest wtedy lepiej zachowane, lepiej się przechowuje. I to akurat nam wyszło. Pozostałe tak naprawdę cechy nie zależały od zastosowanych biopreparatów. Które odmiany na wczesny zbiór? Jeśli chodzi o orzech laskowy świeży, tak naprawdę jeśli produkujemy dobre orzechy, 100% jest pełnych, wyglądają bardzo dobrze, to każda odmiana się nadaje. Im jest wcześniejsza, tym wyższa cena, to Państwo wiedzą. Przepraszam. Wielkoowocowe, w szczególności kataloński, barceloński, Hale, Truxesa, Mogulmus, Garibaldi. Te odmiany praktycznie, które odkryte są, nie są przykryte w całości okrywą owocową, są najlepsze. Najlepiej się sprzedają. Zawsze się klient o nie pyta, bo jest duży. Niekoniecznie tam w środku jest nim pełno. Tak? Jeśli chodzi o syrenę, to co powiedziałem wcześniej, jest to odmiana, która jest najlepiej wypełniona, przynajmniej według moich badań. Zarówno jako świeża, jak i sucha, ale niestety jest niedowartościowa. Ja ją sprzedaję zawsze po niższej cenie, ale nie schodzimy poniżej 10 zł. Oczywiście schodzi jej znacznie mniej, z tego względu, że jest ona tą odmianą wczesną, szybko dojrzewa, sami się zapominają zrywać w tym terminie, ale dosypywane jako miks odmianowy nie byłaby zła. Tak, jeśli chodzi o odmiany wczesne, to tutaj w szczególności Mogulmus, Rutingamski i Syrena. One akurat po północno-wschodniej części Polski i u Państwa też są najwcześniej. Bardzo fajnie wypada Mogulmus, dość zresztą plenny. Nie wiem, czy stresuje u mnie ze względu na stres, bo to jest 5. klasa, lepiej, jeśli chodzi o doświadczenie. Ale ma takie lata, że troszkę odpoczywa, ale jest też bardzo fajny. Nottinghamski bardzo plenny, wczesny, syrena tak samo. Są to odmiany, za które można uzyskać jakby wyższe plony lub też porównywalne do tych późniejszych, tak? Jeśli chodzi o nawożenie do listy, to tutaj proszę uważać o, jeśli chodzi o zbiór orzechów na wczesny zbiór, zbyt duża dawka nawozów do listnych może po prostu poparzyć okrywy owocowe.
w ten sposób wyglądają, jakby były przypalone, to też ma w jakiś sposób wpływ na wygląd, tak? Gorzej się przechowują, szybciej marnieją. A więc tutaj też te dawki, przynajmniej w moim przypadku, staram się to robić zawsze nocą, ale czasami coś mi przemknie i niestety się poparzą. Ten rok też taki właśnie był. Ochrona chemiczna. W ochronie chemicznej tutaj nie chcę mówić o szkodnikach, ale o grzybach. Duży problem jest nie tylko z bakteriami, o których powiem, ale w przypadku mszy pojawiają się właśnie te grzyby spadziowe. O tym już mówiłem. Choroby grzybowe i bakteryjne. Nadzorowana plantacja przez mykologów w Kortowie. Pani profesor, żeśmy zbadali właśnie, czy występują choroby bakteryjne. Okazuje się, że tak. Xanthomonas, pseudomonas. Jest z tym duży problem. Ja myślę, że chyba już u każdego, z tego względu, że jest coraz cieplej, ten klimat powoduje, że ta bakteria tutaj też się pojawia. Zresztą 10 lat temu już pani Maria w świętej pamięci zawsze wspominała, że już te orzechy tureckie, też tam jest problem i ryzyko występowania mikotoksyn. U nas też to może się pojawić. A więc tutaj też chciałbym na to uczulić. Orzechy są fajnie z zewnątrz, nic się nie dzieje. Po pewnym czasie wychodzą takie charakterystyczne, znane plamy. Na liściach tak samo. Pojawiają się takie rozlane plamy. To jest właśnie bakterioza. Ja nie będę o niej mówił dość szczegółowo, może przy innej okazji, bo w tej chwili prowadzimy w tym kierunku badania, chcemy potwierdzić, czy rzeczywiście mikroelementy albo jakieś inne czynniki, probiotyki pomogą ją wyeliminować. Tak, to chyba tyle. Tutaj chciałem pokazać, że orzechy, które były traktowane poliwersum, probiotykami, przepraszam, efektywnymi mikroorganizmami, były najczystsze, było najmniej spać. Chodzi o to, że te probiotyki powodują to, że nie ma mszycy, ograniczają występowanie mszycy. Jako taki ekologiczny preparat, tak, który może tutaj być alternatywą w przypadku, kiedy ktoś nie chce. Ja akurat wykonałem tutaj 5 oprysków, jeśli chodzi o orzechy laskowe świeże i zauważyłem różnicę. Zauważyłem różnicę. Minus był taki, że miałem wrażenie, że trochę były bardziej dojrzałe. Szybciej wylatywały z okrywy owocowej. To jest minus, bo tracimy okrywę owocową, masę i pieniądze. A więc tutaj, jeśli chodzi o probiotyki, grubsza skorupa, o czym wspominałem wcześniej, ale były czyściejsze. Można je szybciej na rynek, wystawić. Klient będzie zadowolony. W przypadku poliwersum, proszę sobie przypomnieć, producent tego biologicznego preparatu w opisie, etykiecie jest, że on wpływa stymulująco na wzrost roślin, co oczywiście jest pozytywnie odbierane przez roślinę, w szczególności więcej mikroelementów. I w leszczynie, proszę Państwa, wyszło tak, że owoce, jak te były już prawie że dojrzałe, to te były cały czas zielone w poliwersum. Czyli chodziło o to, myśmy cały czas myśleli, co się z tymi owocami działo. Mszyce było pełno, słuchajcie, miały pożywki, bo były nasączone wodą. A więc tutaj jakby odradzam poliwersum, jeśli chodzi o uprawę w tym kierunku orzecha laskowego świeżego. Gorzej się przechowywało, znacznie gorzej. Więcej wody w odczuciu, więcej grzybów spadziowych, znacznie gorzej wyglądało. Kontrola wypadła całkiem nieźle. Bez biopreparatów, trochę było spadziaków, tiurem i mankozeb, nic więcej. I to chyba tyle, co chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o orzech laskowego świeżego. Dodam jeszcze, że jest to alternatywa i możliwość produkcji, w szczególności w Państwa rejonie